Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. Mamy niedzielny poranek i nasze dziecko wstało sobie jeść pizzę. Z rana, bo czemu nie, została po imprezie. A tutaj o, piesem już się przypałętał. Gdzie on jest? Gdzie ty idziesz? Ty chyba nie uciekasz z domu? Kluczyk, w ogóle muszę mu zmienić na nazwisko, nie? Bo my jesteśmy Klonowicz. Nie, on chyba wyszedł sobie tak pobiegać. W sumie spoko. Niech sobie biega. A my sobie zjemy śniadanko i potem się nim zajmiemy. Tymczasem w domu zawsze minimalne zmiany. Pojawiło się trochę zasłonek tutaj w sypialniach. W naszej salonie kuchni i na górze u naszego drugiego Adriana, u którego wiecznie gra muzyka. I pojawiła się też mini łazienka. Taka już trochę z lepszego sprzętu stworzona, więc mam nadzieję, że nie będzie się tak psuło. A tutaj o, widzę, że jest okno niedorobione. I już jest okej. Miałam wpisany kod, więc pewnie dlatego. Co ty tu słuchasz? A potem przyjdzie rachunek za prąd, nie? Jest niedziela, musimy się zająć jego rozrywką, no i chyba... O matko, on tu jeszcze ma aż dwie imprezy do zrobienia. A plus w ogóle nie zdobył żadnego srebra nawet, nie? Pokaż mi tu. Ty w sumie możesz sobie wziąć prysznic. A pranie możesz zrobić? Proszę bardzo. A panowie, przeszukaj kieszenie, może ci się trafi coś. I zrób pranie. Trzeba budować. Od podstaw odpowiedzialność dzieci, potem możesz o... Nakryj do stołu, codzienne. Niebieskie, żeby wszystko było ładnie w kolorach naszego cudownego salonu. A ty możesz, Grzegorzu, iść skorzystać z toalety na górze, w której nie dałam światła swoją drogą. Ale kto by się tym przejmował? Chryste panie, ile ludu! Wszyscy wyszli łowić ryby. Kto to w ogóle? Żywia Miksza? Abelard jakiś? Jakaś Katarina? Hugo, Boże, co se. Bo ty musisz tutaj złowić 20 gatunków ryb i osiągnij 10 poziom umiejętności. Och! Trochę ci to zajmie. Tak, a ty? Tańczyć chcesz. Pięknie nakrywaj do stołu w ogóle, ale jeszcze włącz tą pralkę, jakbyś mogła. A tutaj widzę, że znowu się nazbierało dużo ubrań. Ty tutaj masz do zrobienia, korzystaj z domku dla zabawy w stanie rozbawienia. Czy na tym placu zabaw obok jest domek do zabawy? O, jest tutaj, zobaczcie, jest. Tylko musimy cię jakoś rozbawić, może... Wiesz co? Właśnie, pojawił się u nas telewizor. I to taki duży telewizor, bo go powiększyłam. Jej! Weź kanał komediowy. Aha, ale on i tak zdobył obserwujący, więc doskonale. Obudź go w takim razie. Biedny Chucky. Połudka. Tak, zrobiłam kocie. Bo... Chcę się z tobą pobawić najpierw. Pobaw się z nim. Przyjazne. Głaszcz uspokajająco, tak. Przytul go. Poznaj. Pochwal. Co jeszcze możemy mu dać? O, wyszczotkuj go. A ty co tu robisz? Miałaś oglądać telewizję komediową. Czemu byś... Się mnie nie słuchacie, nie dąd, proszę. Już te przyciski. Czy ty nie możesz oglądać tej telewizji komediowej, czy co? To jest chyba ten domek, nie? Tak mi się kojarzy, ale sama nie jestem pewna. Niech ona biegnie. Alenka niestety zostanie tutaj na razie sama. Ona sobie zje. Przed telewizorem może być, jak sobie tam chce. No, idziemy pobiegać z piesem. Niech sobie Adrian idzie pobiegać, bo on jest aktywny, nie? Nie, dobrze pamiętam. Nie, to nie on nie jest aktywny, nie. No trudno. Ale niech sobie z piesem pobiega. O nie, jaką zbiórkę? On jest głodny. Zapomniałam tych zbiórka. Trudno. Skrzypce mówisz? W sumie? Chyba tak. No.
O właśnie, no. Graj sobie, graj, bo musisz i tak wbić sobie punkt, więc bardzo mnie to cieszy, że sobie sama dajesz radę. Czaki, zawołałam cię tylko, żebyś był po prostu w domu. A nie, że coś od niego chce. O, Roxana widzę, sama do nas przyszła. Najlepiej... O, powitaj siostry ty, bo... O, zaproś ją do środka. Widzę, że zgłodniałaś. A wbiło ci się? Wbiło. Wbiło się pięknie. Więc powitaj... Boże... O, matko. Nic więcej nie... Aden bardzo martwi się tym, że idąc na zbiórkę przypadkowo go rozdarł. O nie. Spróbuj naprawić. Nie poddawaj się. O, udało się. Chociaż raz się mu coś udało, no. Widzę, że nasza droga Roxanka nam sprząta. Bardzo miło z jej strony. Grzesiu, jak się czujesz? Dobrze. Ty jak się czujesz? Też dobrze. O, patrz, jakaś koleżoneczka twoja. Czy to Helenka? Okay. Nie widzę jej. Gdzie ona ma imię? Halo. Nie, tylko i Dagmara. O, widzę, że się poznałyście nawet. Okej. Okay. To może ją poznaj. Troszkę, a wiesz, zaprzyjaźnij się. O nie, nie chciałam tego klikać. Widzę, że ona będzie zaraz nastolatką. Możecie się bawić razem jakoś ten tutaj? Może dodam o do grupy i może tak o. Baw się razem. O, w ten sposób. O, w ten sposób to zróbmy. Widzę, że Lena już skończyła. Może wiesz co, weź podaj obiad, bo widzę, że tak... Albo kolację. Klops po włosku. Roxana Klonowicz oraz... Ta, oni dalej mają problemy w przyszłości. Świetnie. A Roxana jest u nas. Tak swoją drogą. Co to za blondynka tutaj łazi? Ty przyszłaś z nią do domu? Chyba tak. Spoko, Dagmara. Dobra, dziecko, ty wracaj z tamtego. O właśnie, w samą porę skończyłaś. A wracaj i też się powoli będziesz ogarniać, bo potem... Mimo, że mamy dwie łazienki, może być konflikt łazienkowy? Widzę, że chyba pranie śmierdzi. A Grzegorza nie ma, żeby powiedzieć o pranie. Oczywiście. Ile tam już naławiłeś tych rybów? Ryb. Jest to coś warte? Majątku na tym nie zbijemy, ale zawsze to są jakieś pieniążki. I zawsze to jakoś Grzegorz, wiecie, dokłada się do budżetu domowego i nie jest takim... No. Po prostu. O, tutaj jak ładnie. Dobra, Grzesiu, zarobiłeś dzisiaj trochę, to wracaj. Wracaj, hopie. Dziecko, co ci tu śmierdzi? Ja nie wiem. Może to pranie. O Jezus, nie chciałam tego klikać. Grzegorz przeżywa swoje szaleństwo teraz. Weź resztki. Tutaj widzę, że dzwoni do ciebie. Nie zdążyłam odebrać, nie? O, to pewnie Kalina dzwoniła. Chciałam wiedzieć, gdzie nas zaprosi, nie? Wyślij jej jeszcze raz. Załamanego SMS-a. No teraz. Wyjdźmy gdzieś zaszaleć. No właśnie, o to mi chodziło. Może kogoś poznamy nowego, jeśli z nią nam nie pyknie, no? Zawsze coś. Co za szaleństwo w śniegu w ogóle, nie? Przyjazne może chociaż... Weźcie trochę pogadajcie na początek. Aha. No, to chyba są... To są jakieś kpiny. A tu w ogóle ktoś coś będzie? Czy coś? Nie? Nic? Zero? Nul? Coś tu się będzie działo? No, ktoś tu chyba przychodzi. Czy to ona znowu się pojawiła? Tu jest jakaś Tamara. Jest tu jakaś impreza gdzieś?
Niezbyt, to po co nas w ogóle ściągnęła? Chodź, tańczcie razem do tego ogniska. A ja sobie popatrzę, kto tu przychodzi. A może on ma zostać starym kawalerem? Po prostu. Dorzuć opał. Zmień kolor ognia na purpurowy. Taniec bez muzyki jest zawsze najlepszy. I wchodzenie w ściany również. Yeah! Jeszcze dorzuć. Yeah! I jeszcze dorzuć. I dorzuć. Zróbmy ognisko. Yeah! W tym śniegu. Ech, Adrian. Nie mów, że idziesz spać na tym kamieniu. Czemu Olenka jest smutna? Nie mam pojęcia. Weź ty dziecko, posprzątaj. A ty, Grzegorz, no zadbaj o siebie, jak basz. Ja tu szukam nastolatek, ale widzę, że tutaj po prostu nikogo nie ma. Może pójdziemy do jakiegoś klubu, tam zawsze jest dużo ludzi. To nie jest takie głupie, ej. Co prawda jutro do szkoły, ale cóż. Przybyliśmy na jakąś dyskotekę, ale widzę, że tutaj znowu kurde sami dorośli, nie? Czy nastolatki w tym nigdy nie wychodzą z domu w tym mieście? O co chodzi? Jak on ma kogokolwiek poznać? I ciągle spać byś chciał. Nie, Adrian, masz szukać kurde dziewczyny. Przecież ty musisz się rozmnożyć z kimś. Też dorosła. Chyba, że on pozna jakąś dorosłą i po prostu będzie starszą laską. A co, nie można? Przyjazne powitanie. Ile ty masz lat? Lol, słyszałam jakiś dziwny płacz, ale okej. Czemu mnie tu tak tepie w ogóle? Dziwnie, ta kamera jakoś odskakuje. O co chodzi? Młoda dorosła, no kurde. Trudno, on też zaraz będzie młody dorosły, najwyżej będzie miał starszą dziewczynę. Oj, niech tam mniej. Niech sobie wita. A zobaczcie, jak w ogóle mnie tutaj ta kamera tak odskakuje dziwnie. Masakra jakaś. No dobra, nie będę go męczyć w duszy, spójrz, no niech wraca do tego domu i idzie spać, kurde. Trudno się mówi. Dzień rabatów, no fantastycznie. Sklepowe rabaty. Za każdy obiekt z trybu budowania zapłacisz dziś o 10% mniej. O nie. Co mamy kupić, jak nie mamy nawet pieniędzy? Dalej jest zimno. Boże, co za wiosna. Bardzo niefajno. Pizza na śniadanie. Dobra, ale Lenka dzisiaj idzie do pracy, czy jeszcze ma wolne? Idzie dzisiaj do pracy i musi jeszcze pianinko sobie wbić do 14, chyba nie zdąży. Tak sądzę. Jakie ona ma tutaj potrzeby? Czemu nikt nie wyrzuci tego zepsutego jedzenia? Już chyba 10 razy prosiłam o to. Co jest zepsute? No, od razu im się poprawił humor, matko jedyna. A Grzesio musi się zająć pieskiem. Przytul. Pochwal, przyjazne. Poznaj. Przyjazne. Wyszczotkuj. Oraz możesz iść z nim na spacer. Wyprowadź. A, może być długi. Widzę, że dzieci poszły do szkoły. Ty weź, zdobywaj przyjaciół, a ty ucz się pilnie, tak. O Jezu, co tam, robiąc sobie krótką przerwę, Adrian zauważa trochę pieniędzy leżących na uwalce. Czy Adrian powinien zabrać pieniądze na przechowanie do swojej szafki, czy natychmiast oddać je dyrektorowi? Oddaj. Ocena ci się przynajmniej poprawiła. Komu tam dzwoni coś? Ale to ma być spacer, Grzegorzu, a nie postój na chodniku pół dnia. Roxana, czy ty nie jesteś w zaawansowanej ciąży? I kurde, na dyskoteki ciągnie, nie?
pochwal, dobrze pochwal psa, ale... weźcie już was do tego domu. O Jezus, Marta pada ofiarą szkolnego dręczyciela, który zabrał jej pieniądze na obiad. Marta wypakuje oczy w gabinecie dyrektora. Znajdź tego dzieciaka, albo ja to zrobię. Ona tam miała słabe rozstrzygnianie konfliktów. Więc jej to rzucimy. Rzucimy. Wybierzemy. A nie rzucimy. A, ona ma wszystko. Wszystko ma źle. Więc wszystko jedno. Dobra. O. Lenka teraz idzie do pracy, więc papa. Tak? Tak, za 19 minut. A my zostajemy jak zwykle z Grzegorzem. Grzegorz, bo ci pranie znowu skiśnie. Aha, kto to położył? Odłóż pranie. Upierz ubrania w ogóle, bo są nieuprane. Zacznijmy od tego. Kto rozpalił w kominie? Ludzie. Właściwie trochę się zastanówcie nad swoim życiem. Jest ciepło. Dobra, się chłodno chyba zrobiło, tak? No. Ta pogoda skacze jak masakra. O, Adrian wrócił z jakimś szkolnym projektem. I Marta też skończyła. I jak jej tam poszło? Co ona tak rozbawiona z tej szkoły? Dalej czwórkowa uczennica, matko. Oni nigdy nie zdobędą tej szóstki. A ten jest znudzony, nie? To się pobaw z psem. Ale pies jak zwykle śpi. Czy ten pies jest jakiś leniwy? Weź resztki. No, poznałeś jakąś dziewczynę? Nie poznałeś. Chociaż? Nie no, młoda dorosła. Kurde, no trudno, no będziemy się brać za młode dorosłe, no. Jak on nie zna żadnych w swoim wieku, co ja zrobię? Dobra, jeszcze jutro idziesz do szkoły, jeszcze masz szansę poznać jakąś w swoim wieku. W ogóle masz tutaj bardzo ładne te zielone paski, w przeciwieństwie do twojej siostry. Grzegorz, może zabierzesz małą na jakiś wolontariat. Idź dalej. O nie. O nie. Kurde. Nie chcę przyjść, bo nikogo u mnie w domu nie ma, żeby do ciebie przyszedł. No znowu się zwaliło, no. No nie, miało ci wzrosnąć kontrolowanie emocji, a nie spadać. No co za... katastrofa. Okej. Proszę bardzo, co ty tutaj robisz? Dziecko drogie. Czy ja cię mogę dyscyplinować za twoje... niezbyt. To pomóż jej przy tym odrabianiu lekcji. No tak, Marta, to jest bardzo śmieszne. Że odrabiasz lekcje na chodniku. Z dala w domu. Bardzo, bardzo, bardzo zabawne. Jej, Lenka! Wróciłaś z pracy! To weź zjedz sobie kolację! Co? Masz jutro wolne? Nie, masz w środę wolne. Kurde! Myślałam, żebyście gdzieś poszli z Grzegorzem, ale... nie bardzo w takiej sytuacji. Masakryczne! Grzegorz? Idź spać! Wiecie, co mnie zastanawia? Czemu Roxana jeszcze nie urodziła? Chyba, że już urodziła i dlatego nas zapraszała do domu? No chyba musimy tam do niej wejść. A czekajcie, przecież możemy sprawdzić na drzewie genealogicznym. No pewnie, że ona już urodziła. Paulę. Paula Klonowicz. Fantastycznie. Ojciec. Ale nie są razem. No dobra, no. Masz wnuczkę, Grzegorzu. Musimy iść ją poznać koniecznie. No, żeż w końcu spotka jakąś Weronikę. To jest dla nas szansa po prostu życiowa. Adrian. Weronika Dereń. Nieważne. Widać, że ładna i w ogóle fajne ma włosy. Dobra, Adrian. Po prostu... uff.
Ocena ci się pogorszyła, ale to nic. Już pogodziliśmy się z faktem, że nie będziesz kujonym. O, Grzegorz i pies na jednym kanapie. Uroczy widok. Mieliśmy się odwiedzić naszą córkę i jej dziecko, ale to chyba pójdziemy dopiero po urodzinach. Przypuszczam, że Weronika teraz będzie młodsza od Adriana. Bo mi się wydaje, że to jest jakaś nowa simka. Pewnie tak będzie. O, Mirosław nie ma humoru, no poprawmy mu humor. Zaprowadź do środka. O Jezus. Czy tak jest ok? Chodź, wypowiedz życzenie. Weź nam... No tak, najpierw rozwaliła śmietnik, teraz zbiera śmieci, nie? No, ona ma 2 na 9, ona będzie długo nastolatką, więc już sama nie wiem, co mam robić z Adrianem. No, dziewczyno, weź ogarnij swoje życie. Dobra, zróbmy te urodziny małej. Grzegorz, zostawmy telewizor. Z tak daleka dmuchasz, no to niezła jesteś, powiem ci. O Jezus, nie myślałam o twoich cechach. Ty byłaś aktywna, tak? A to może idź sport? Bądź sportowcem i... No to wesoła na przykład? Nie wiem. Wow, wow, wow! Widzę, że po mamusi figurka liczona. No cóż, zostawisz te śmieci w końcu, kobieto? No przecież ja nie mam siły do niej. Opowiedz jej dowcip, w ogóle jak ona jest chuda. Już się tutaj zaczyna robić mały harmider. Hej, podobno ty, Ilena, przyjaźnijcie się. To moja matka. Wytwy. Zapomniałam trochę o Grzegorzu. No ale wiecie, tutaj jest dużo ważnych spraw. W sumie nawet bym jej zostawiła te włosy. Tak sobie myślę. Muszę jej łóżko zmienić i pokój w ogóle nie. Alena, co tam od ciebie chcą, jak ty w pracy? Jezus. Bzdury wiecznie. Czego znowu? Okej. Mieliśmy iść do Roxany. Myślicie, że jest za późno, żeby do niej iść? Jeszcze może Grzegorz się sam wyrwie. Janusz przed domem, może Roxana wywaliła go... Kurde, z domu. Siema, córka. Co tam ci się urodziło? Idź, rozmawiaj. Dziadek. O. O, ho, 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 ho. Dobra, weź się trochę tutaj. Oj, 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 oj. Mogliby w końcu się ogarnąć, ale widzę, że oni niechętnie chcą rozwijać swoje dalsze życie. Więc no cóż. Cóż zrobić? Nic nie zrobię. Niech żyją jak żyją. Uważaj, że mają już jakieś dziecko. Co ty, Grzegorz, robisz? Wracaj jak człowiek do domu. No dobra, moi drodzy. Ja tutaj sobie tą naszą Martę drogą zaraz tutaj przebiorę i już. A Grzegorz niech idzie spać, bo jest zmęczony. Jak ta nasza Lenka? W przyszłym odcinku Adrian będzie już młodym dorosłym, więc będzie trzeba, kurde, znaleźć mu jakąś partnerkę życiową, bo ja planuję, żeby to on był dalszym naszym pokoleniem. W sumie no Marta na pewno też założy rodzinę i tak dalej i myślę, że no wciąż będziemy wszyscy tutaj razem mieszkać. Chociaż w sumie myślę, że Marty wyprowadzę. Niech ona sobie tam będzie żyła swoim życiem i tyle. Co ty robisz? Tańczysz. No dobrze, ale mógłbyś na przykład z psem. O, zobacz, no nie mogę. Weź go tutaj uspokój. Uspokój, wyszczotkuj. Pobaw się z nim chwilę. Pogłaszcz go. Troszkę się nim zajmij i pójdziemy spać. No więc dobra, niech wszyscy idą już spać.
I tyle byłoby na dzisiaj, moi drodzy, w tym odcinku. Przegrałam 3 dni i powiem szczerze, że jestem wymęczona. Już jesteś mała? No to nieźle. Nieźle w tym odcinku się dzieje. Pokaż się. A to Grzegorz będzie cię miał. Wnuczka. Fajnie. Co ty robisz? Wstała się kąpać. Dobra, Boże, już nie mam siły do tych simów. Na dzisiaj, moi drodzy, to by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i co? Do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa, pa!